Bauma, a ty. Pierwszy krążek mamy już na tafli i takie do... I Późniewska samotnie. Z próbą oddania strzału, jednak powstrzymana naszą bramką, ale teraz już otwieramy szansę na szybką kontrę. Późniewska i mamy otwarcie w wyniku. Fantastyczny strzał. Ściągnęła pajęczynę z okienka bramki kazachskiej drużyny. Nasza kapitan. Teraz jeszcze Czarnecka wypuszczona fantastycznie przez Późniewską. Czarnecka i nie było dobitki. Okazję do tego, aby wyjechać 2-1. Wykończona ta akcja. Jeszcze będzie dobitka ze strony Czarneckiej, ale krążek wciąż nie jest w bramce, która... Patrycja Wójcik, ale tutaj dwie hokejistki drużyny rywala, które starają się przed naszą bramką. Przewróciła się zawodniczka z Kazachstanu, ale nie było to spowodowane jakąś interwencją naszej hokeistki. Teraz mamy doskonałą okazję. Lewą stroną wprowadzają krążek do naszej strefy hokeistki Aisulu i mamy uderzenie. Nie udało się opanować jej. Jest kontra ze strony drużyny gościni Martyna Sasy, znakomicie. Gościnie spod własnej strefy. Późniewska, świetny przechwyt. Późniewska, jeszcze poprawka i mamy 2-0. A Karolina Późniewska, no nie wiem ile tam było strzałów, 4, może 5, ale ostatecznie udało się wepchnąć ten krążek. Znaleźć gdzieś tę lukę między parkanami i mamy 2-0. Które radzą sobie całkiem nieźle, ręka uniesiona w górze przez sędziego, już zjeżdżała do boksu Martyna Sasa, tymczasem Polki strzelają bramkę z gry w przewadze. I nie jestem pewien, czy Karolina Późniewska notuje hat-tricka z Czarnecką i pędzi sam na sam. Czarnecka i przeniesiony krążek. Ekipa Aleksandra Malcewa, teraz strzał z ostrego kąta, broni Sas na raty, jeszcze teraz mają sobie coś do wyjaśnienia za spowodowanie upadku oraz niesportowe zachowanie. Ponownie nasza defensor oddaje krążek Późniewskiej, która z pierwszego starała się dokładne to zagranie. Strzelecka, obroniony strzał i nie będzie szansy na dobitkę. Właśnie na rozegranie tego krążka z linią defensywną, ale teraz strzał dziwok, nie było dobitki. Groźnie jednak pod bramką prawej ręki. Będzie wprowadzany do gry. Teraz świetnie rozegra. Hokejski z Aumatów. Mieliśmy groźne uderzenie i zadźwięczał słupek Martyny Sas. Krążek jednak do bramki wpaść. Skutecznie i otwiera to drogę na akcję sam na sam. Łąpieś, ale niestety krążek nieznacznie, ale jednak. Hokejski drużyny gościń. Asimowa w solowym rajdzie. Krążek delikatnie przeniesiony przez Sas, jeszcze groźnie pod naszą bramką. Hokejski Saumatów, zostawiony krążek i po raz drugi już słupek. I trwa napór ze strony kazachskiej, udało się przemieścić Martynie Sas. Między naszą bramkarką a słupkiem miała tam hokejistka drużyny Aisulu. Jeszcze będzie jedna próba, Riu. Broni Sas, będzie zmuszona jeszcze do jednej interwencji. Cofanie krążka Olżabajewa, Asimowa. Jeszcze raz Olżabajewa z dystansu i z problemami broni Sas. W ofensywie znów zamykają nas we własnej tercji hokejistki z Kazachstanu. Doza. Rozpoczynamy drugą tercję. My w drużynie gości. A więc parnerz Asimowa i groźnie pod bramką dawała Berntsen. Wciąż jednak Martyna Sas z czystym kątem. Ale teraz groźnie będzie pod naszą bramką i skutecznie Martyna Sas. Hokeistka z Kazachstanu Asimowa versus Sas. Asimowa i bezbłędnie pokonuje Martynę Sas. I na 16 minut i 5 sekund po prostu oddalić zagrożenie sobie pod własnej bramki. Teraz wydawało się, że doskonałe było to podanie od chrapy w stronę ławki kar. I Porki. Gogot z dystansu. I wciąż trwa
ofensywa ze strony hokeistek drużyny przyjezdnej. Sas poradziła sobie za pierwszym razem, ale krążek wciąż jest w grze. I teraz pomyłka ze strony, żeby utrzymać wynik, jaki jest dotychczas. Po raz kolejny Martyna Sas. Z prawej strony mamy uderzenie z dystansu. Skutecznie Sas, chociaż wciąż krążek jeszcze nie zabezpieczony. Nolfina. Na drugą stronę mamy uderzenie Sas. Jak już tylko ostatnie 5 i Polki będą mogły świętować. Jeszcze strzał, jeszcze mamy 3 do 2 na 60 przed zakończeniem tego spotkania. Kalista Sęger strzela bramkę na 3 do 2. Jedynie szkoda Martyny Sas, że jej trud w całym tym spotkaniu Saizji Metropolitanu Katowice zawdzięcza zwycięstwo w tym meczu, który kończy się 3 do 2. Silesian Metropolis Katowice pokonuje Aisulu Aumaty. Jak zwykło się mawiać, że za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, to za królowej Sas chyba tylko należy zbierać szczękę z podłogi. Fantastyczna dyspozycja polskiej bramkarki.